Cześć! Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj, tak jak Wam obiecywałam ostatnio we wtorek, gdy mówiłam o tym płukaniu ust olejem, że dzisiaj sobie razem otworzymy paczkę z zielonego detoksu i pokażę Wam, co ja zamówiłam moim najbliższym na święta. I może sobie coś podpatrzycie. I w ogóle wracając do tego mojego live'a o tym płukaniu ust olejem, widziałam, że on miał bardzo fajny zasięg i odzew. I dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich filmów i czy w ogóle podobał Wam się właśnie taki film o takich naturalnych metodach właśnie na poprawę zdrowia, bo myślę, że to jest bardzo fajny, ciekawy temat. I dajcie mi znać, czy chcecie właśnie więcej takich filmów właśnie w tej tematyce. Bo tak jak Wam właśnie mówiłam, takie płukanie ust olejem bardzo to jest prosta, tania, ale bardzo naprawdę mega skuteczna metoda w poprawieniu zdrowia i właśnie takim zwykłym olejem kokosowym, w sumie niezwykłym, bo on ma naprawdę niezwykłe właściwości antybakteryjne, przede wszystkim dzięki temu, że zawiera kwas laurynowy. I dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie właśnie więcej takich filmów i dajcie mi znać jeszcze, czy mnie widać i czy mnie słychać. Tak, ja tu jestem z nożem, bo mam właśnie paczkę z zielonego detoksu, co sobie zamówiłam, już mi przyszła w poniedziałek, ale czekałam, żeby z Wami ją otworzyć i powiem Wam, co ja zamówiłam moim najbliższym na święta, bo na pewno wiecie, najpierw może zacznę od tego, że te paczki są tak solidnie zapakowane, że ciężko je otworzyć, ale to zaraz Wam pokażę. O! I na pewno widziałyście na naszym sklepie już zestawy świąteczne. Niestety już się kończy na nie promocja, bo już po prostu bardzo dużo się ich sprzedało i musimy skończyć tą promocję. I zobaczcie sobie, jak ona była zapakowana. Zobaczcie, ile to jest papieru i wszystkiego. A, bo ja tak właściwie to już zapomniałam, co tam zamawiłam, więc fajnie będzie, że sobie zobaczymy to razem. Dobra, i zaczynamy. Ale jeszcze wracając do tych zestawów świątecznych, mamy na sklepie właśnie teraz wspaniałe zestawy świąteczne, które są wspaniałym pomysłem na prezent świąteczny właśnie dla najbliższych Wam osób. Zawsze, ja na przykład co roku mam problem z prezentem, jeszcze wczoraj zastanawiałam się, co tam kupić właśnie takim młodszym dzieciom. I wiem, że to jest co roku taki z tym problem, co zamówić, co kupić, a właśnie takie witaminy, zioła, suplementy, to jest fajny taki prezent pod choinkę, żeby komuś podarować zdrowie, żeby kogoś właśnie, na przykład gdy Wy się interesujecie ziołolecznictwem, ziołami, takimi suplementami i chcecie kogoś właśnie do tego przekonać, to właśnie fajne to jest taki pomysł, prezent pod choinkę, można na przykład podarować tylko jedną taką małą rzecz, może to być na przykład, tak jak ja tutaj mam zwykła herbatka na odporność, i już to będzie super naprawdę prezent, albo na przykład takie zwykłe opakowanie probiotyków, to też już będzie super prezent świąteczny, bo każdy z nas, każdy człowiek, nie najważne, czy to jest małe dziecko, czy to jest osoba starsza, a tym bardziej już osoby starsze, które ten przewód pokarmowy mają już, można tak powiedzieć, wyjałowiony, muszą stosować probiotyki, nawet tak po prostu na wzmocnienie odporności. I właśnie teraz Wam pokażę, co ja zamówiłam, bo ja już właśnie o tym zapomniałam, bo ona już przyszła do mnie kilka dni temu. Mamy teraz w promocji 5 opak probiotyków i ja sobie właśnie zamówiłam 5 opakowań probiotyków. U mnie probiotyki schodzą, bardzo, bardzo dużo ich schodzi. Przy każdej infekcji, widzicie sobie, takie probiotyki, pokażę Wam jeszcze, jak one wyglądają w środku, bo zawsze mamy dużo pytań o te probiotyki, dlaczego one są takie zbrylone, czy one tak mają być. I zaraz Wam o tym opowiem. No to może od razu Wam pokażę, bo na chwilę zapomnę. Zobaczcie, one są takie białe, po prostu taki biały proszek. Zaraz Wam pokażę z bliska. O, to jest po prostu probiotyk. Tu jest biały proszek. O, te probiotyki probiotyki 2 w jednym, one są w takim proszku, ale na przykład te probiotyki Pro Uro, które ja też bardzo, bardzo lubię i częściej nawet je zamawiam, chociaż teraz się skusiłam na tym, była promocja, to one mają właśnie taką twardszą postać, ale to nie jest nic złego. To po prostu wynika z tego, że te probiotyki nie mają żadnych konserwantów, nie mają żadnych sztucznych składników, nie mają żadnych antyzbrylaczy. Dlatego one są takie twarde i mogą tak wyglądać. My byśmy mogli sprawić, żeby one były piękne, ładne i pięknie, super wyglądały, ale wtedy musiałobyśmy właśnie do nich dodać jakieś konserwanty,
a tego nie chcemy robić. A myślę, że to nie jest problem, żeby sobie to po prostu pogryźć taką kapsułkę. Ja podaję to moim dzieciom, one mają 2 latka i synek ma 4 latka i bez problemu takie kapsułki właśnie z probiotykami. Ja im otwieram tą otoczkę i daję im tą, ten środek, ten probiotyk i bez problemu sobie go gryzą. On się im tak ciągnie, jak w sumie taki cukierek i naprawdę bardzo, bardzo one bez problemu sobie to przyjmują. I wracając jeszcze do tych probiotyków, u mnie to jest podstawa. Ja ciągle zamawiam, przy każdym zamówieniu domawiam probiotyki, bo ja je podaję po każdej chorobie, po każdej infekcji, gdy coś się po prostu dzieje nie tak, gdy biorę na przykład jakieś leki, bo jestem zmuszona, albo gdy dzieci są chore. I właśnie wtedy po prostu znak, że coś z naszym przewodem pokarmowym jest nie tak, że jest tam przerost tych złych bakterii nad dobrymi, dlatego zawsze po każdej chorobie, a nawet w trakcie choroby daję sobie czy dzieciom właśnie probiotyki, żeby wyrównać tam ten mikrobiom mielitowy, żeby tam po prostu panował ład, harmonia, bo na pewno wiecie, że gdy jest jakaś choroba, infekcja, to znaczy, że jest przerost tych patogennych bakterii. I wtedy trzeba po prostu je zwalczyć tymi dobrymi, żeby ten przerost po prostu się nie rozszerzał. Więc moim zdaniem to jest podstawa, probiotyki, a właśnie one teraz są właśnie w super cenie, bo kosztują 5 opakowań 99 zł, a jedno opakowanie kosztuje 42, więc naprawdę się opłaca. I tak jak Wam mówię, właśnie zawsze po każdej chorobie warto tą florę jelitową doprowadzić do równowagi, bo na pewno wiecie, że gdy w przewodzie pokarmowym, w tym mikrobiomie, w florze jelitowej są jakieś puste miejsca, luki, to zaraz je zasiedlają te złe bakterie, grzyby, pasożyty, dlatego my musimy dać te dobre bakterie, żeby szybciej zadziałać i wyścielić tą florę jelitową. Myślę, że to tak prostym językiem powiedziane jest. I teraz tak, kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to są herbatki. Teraz już ich nie mamy na promocji, bo ja je zamawiałam, jak one jeszcze były. Ale jeśli ktoś chce sobie taką herbatkę zamówić, a napiszecie do naszej Kasi, żebyście chciały w takim pięciopaku, to myślę, że coś się da zrobić, taki prezent świąteczny od nas. Pięciopak sobie zamówiłam. U mnie herbata to jest podstawa. U mnie, gdy przychodzi taki sezon jesienno-zimowy, to zawsze sobie z dzieciami pijemy herbatę. Gdy są chore, to pijemy herbatę. Ale teraz sobie zamówiłam więcej opakowań, bo chcę też dać na prezent babci. Do każdego prezentu taką herbatkę zapakuję ładnie w celofan, obstroję jakimś zielonym, czymś zielonym, jakimiś suszonymi cytrynami i naprawdę to jest super prezent. Moja przyjaciółka uwielbia te herbaty i też jej zamówiłam do prezentu. One są, zobaczcie, w takich, normalnie w formie takich torebek. Pięknie pachną i są naprawdę bardzo zdrowe, pięknie też podnoszą odporność po jakichś właśnie lekach, czy po odrobaczaniu, żeby się wzmocnić, czy po jakichś chorobach, bo one mają bardzo fajny, złożony skład. I mamy tutaj w składzie owoc głogu, czarny beski, biskus, jabłko, dziką różę, malinę, aronię i jeżynę. I naprawdę jest świetna ta herbata. Ja sobie właśnie zamówiłam 5 opakowań, ale no jak rozdam już wszystkim, to mi w sumie nie zostanie nic. Ale to sobie znowu zamówię. Dobra, i co my tu mamy dalej? Dalej, kochani. I zobaczcie w ogóle, jak te nasze rzeczy są pięknie zapakowane. One są naprawdę, że nie mam szansy, żeby się z nimi coś stać. Zawinięte są w taką folię, w taki papier. Potem jeszcze macie zawiniętą w taką folię. O! No, i zobaczcie. A to dlatego to jest tak zabezpieczone, bo zobaczcie, tutaj mamy Adek, bo zamówiłam sobie podstawę zdrowia Adek. I ona jest też piękna. Piękne opakowanie ma, bo jest w szkle, więc jest takie eko, więc też jest to bardzo fajny pomysł. O! Widzicie? Jest to naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent, bo on już bardzo ładnie po prostu będzie wyglądał. I zamówiłam sobie właśnie podstawę zdrowia, czyli Adek, wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i po prostu samą witaminę D3, bo ja moim dzieciom... O! Tu mam znowu witaminę słońca. I jeszcze w zestawie jest kolostrum. Ja moim dzieciom podaję, one są jeszcze małe, więc one nie potrzebują tej witaminy K2 tak bardzo. Podaję im co któryś dzień, ale podaję im, no i zamówiłam sobie 2 opakowania, mam tutaj drugie.
żeby mieć na zapas, bo w promocji to jest fajna cena. Myślę, że właśnie też takie promocje jest fajnie, żeby sobie zaoszczędzić, bo wiadomo, że zawsze to wychodzi taniej. I jeszcze w tym zestawie mamy kolostrum. To mamy taki zestaw 3 produktów. Ja zamówiłam 2 takie zestawy. I zobaczcie sobie. Mamy 3 produkty. One są naprawdę... Oczywiście jak zwykle tego nie widać. One są naprawdę... To jest w ogóle taka podstawa zdrowia. A powiem Wam dlaczego. Każdy człowiek... są takie badania, o może zacznę od tego, że gdy człowiek, gdy na przykład człowiek na coś choruje, czy na tarczycę, czy na jakieś wszystkie choroby przewlekłe, czy na cukrzycę, czy na przede wszystkim nowotwory, łuszczycę, łuszczycowe zapalenie stawów, czy tam cokolwiek jeszcze innego, czy na przykład na dzieci chorują bardzo często na autyzm, o, to gdy robi się tym dzieciom badania na poziom witaminy D3, to on jest zazwyczaj bardzo niski, gdzieś w okolicach 10, 20, 30. A myśmy powinni mieć taki prawidłowy poziom tej witaminy D3, powinien być gdzieś w okolicach 50-70 nanogramów na mililitr. Wtedy organizm dobrze funkcjonuje, a lekarze, tacy normalnie lekarze, którzy stosują takie naturalne metody, sprawdzone, ziołowe, a nie takie, wiecie, chemiczne, oni nawet przy takich chorobach przewlekłych zalecają podnieść ten poziom tego metabolitu do 100, do 80, 100, nawet 120 nanogramów na mililitr przez tam kilka miesięcy, a potem, potem sobie fajnie go znowu obniżyć do 50-70 i cały czas tak trzymać. Ale na pewno wiecie, że teraz przyszedł sezon jesienno-zimowy, nie mamy tego słońca, bo nasz organizm wytwarza witaminę D3 na pełnym słońcu, czyli gdzieś w okolicach godziny 10-14, wtedy nasz organizm wytwarza poziom witaminkę D3. Ona przez promienie słoneczne wytwarza się w naszym organizmie, dlatego trzeba być w krótkim rękawku czy w bluzce, bo na przykład gdybyśmy byli ubrani w ubrania, w sweter, w czapkę, to po prostu ta witamina się nie wytworzy, więc musimy być, no może nie mówię, że bez ubrań, ale żeby był dostęp właśnie do tego ciała, czyli właśnie w lato. Właśnie w takich godzinach od 10 do 14 wtedy ta witamina D3 pięknie się wytwarza, no ale teraz nie mamy słońca, nie mamy lata, nie chodzimy ubrani, chodzimy w kurtkach, w czapkach, więc jest kiepsko, dlatego my musimy właśnie, dlatego też zima się częściej choruje, częściej dzieci chorują, bo spada nam ten poziom witaminy, dlaczego musimy cały czas go dostarczać do naszego organizmu. I ostatnio słuchałam, nie wiem czy kojarzycie, tak doktora Grzebyka i on właśnie mówił, że taki minimalna dawka D3 to powinna być 8000. Ja uważam tak, że dawka tu nie ma dużo do znaczenia. Znaczenie ma właśnie poziom tego metabolitu 25 OH, dlatego właśnie fajnie jest tak na przykład 2 razy do roku sobie mierzyć ten poziom i potem kontrolować odpowiednio zwiększając albo zmniejszając dawkę i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Ja teraz sobie biorę, właśnie tak jak mówił ten doktor, posłuchajcie sobie, bo bardzo fajnie mówi, ja sobie biorę jedną kapsułkę Adeku i jedną kapsułkę D3, czyli w sumie mam 8000 jednostek, no czyli tak, to jest takie minimum. A moim dzieciom podaję jedną kapsułkę tego D3, czyli 4000, a czasami co drugi dzień podaję to, bo dzieci nie potrzebują tak dużo witaminy K2, bo organizm sam sobie wytwarza tą witaminę, nie tak jak dorosły organizm. Więc dzieciom podaję tak co drugi, co trzeci dzień, ale gdy przyjdzie jakaś infekcja, jakaś choroba, to ja biorę sobie nawet 2 kapsułki tego, 2 kapsułki tego, albo nawet jeszcze więcej, dzieciom też wtedy daję jedną kapsułkę Adeku, jedną D3, żeby podnieść ten poziom witaminy D3, żeby ta choroba szybciej przeszła, organizm się szybciej odbudował, wzmocnił i po prostu nie dał tej infekcji się rozwinąć. Więc kochani, to jest taka podstawa, te witaminy, te 2 witaminy to jest podstawa zdrowia. Osoby, które cierpią na depresję, osoby, które cierpią na nowotwory, które cierpią na wszystkie choroby przewlekłe, mają niedobory właśnie tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, więc gdy macie właśnie w domu, w rodzinie, a na pewno macie, bo teraz te choroby są bardzo nagminne, to kupcie w sobie właśnie, podarujcie tym rodzicom taki zestaw. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają, a mają jeszcze lepsze po prostu działanie. Więc to jest podstawa, podstawa. Ja kiedyś przed ciążą, gdy urodziłam pierwszego synka, w ogóle jeszcze nie znałam się tak właśnie na tym zdrowiu, co jeść, co, żeby być zdrowym, co brać. Ja w ogóle nie brałam tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. I ja byłam
każdego roku chora, zawsze miałam coś z migdałami, powiększone węzły chłonne, musiałam chodzić do lekarza po jakieś antybiotyki, miałam po prostu tak nabrzmiałe migdały, a teraz po prostu mi się to zmieniło, odkąd właśnie zaczęłam dbać o ten poziom witaminy D3, to było gdzieś 5 lat temu, gdy byłam w ciąży z tym starszym synem i od tego czasu się wszystko zmieniło, po prostu przestałam chorować. Chciałam powiedzieć, że wiadomo, jakiś katar i kaszel, ale powiem Wam, że ostatnimi czasy odpukać nic mi się naprawdę nie przytrafia, bo naprawdę to jest taka podstawa, właśnie te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Nasz organizm je potrzebuje, żeby wytworzyć odporność, tak? I kolejnym super świetnym ekstra produktem tutaj w tym zestawie jest kolostrum. To jest kolostrum wołowy, ale w składzie też tego kolostrum mamy nie tylko samo kolostrum, jak jest zazwyczaj, ale mamy tu też witaminę C, witaminę E, witaminę cynk mamy tutaj jeszcze i kwas foliowy. I na końcu mamy ekstrakt z owoców pieprzu czarnego, żeby wszystko to się dobrze przyswajało, bo ekstrakt właśnie z pieprzu powoduje, że te witaminy, te składniki aktywne się lepiej przyswajają do organizmu, więc kolostrum to jest taki suplement, który pięknie wzmacnia działanie układu odpornościowego, podnosi odporność. Ja kiedyś dawałam dzieciom kolostrum w sierpniu, gdy wiedziałam, że we wrześniu zaczną chodzić do przedszkola, to przez cały sierpień właśnie podawałam kolostrum na wzmocnienie odporności. Bardzo, bardzo to polecam właśnie. Na pewno wiecie, że gdy rodzi się dziecko, to dziecko powinno pić mleko matki, bo tam jest właśnie ta siara i to jest najbardziej pożądana taka substancja dla dziecka malutkiego, które dopiero przyszło na świat i tam są wszystkie te immunoglobuliny, czyli jest po prostu cała ta odporność w tym mleku tej matki i tak samo można powiedzieć, że te kolostrum, bo to jest po prostu tak samo siara wołowa zebrana do 12 godzin po porodzie, tak? Więc jest, naprawdę ma wiele składników tutaj podnoszących tą naszą odporność, ale dziękuję Haniu za pozdrowienia ale kochani, nie wiem czy wiecie, ale kolostrum jest też świetne. Ono ma takie dwa główne aspekty działania. Odporność, możecie sobie wyobrazić, tutaj mamy odporność, a drugim aspektem działania jest uszczelnianie naszych jelit. Na pewno wiecie o tym, że te nasze jelita przy dzisiejszym pożywieniu, przy dzisiejszych toksynach, opryskach są nieszczelne, mamy nieszczelne, tak się to teraz w dzisiejszych czasach mówi, nieszczelne jelita. Gdy jemy na przykład dużo, co rozszczelnia jelita? Może tak, gluten, cukier, nabiał, toksyny, leki rozszczelniają jelita, antybiotyki rozszczelniają jelita, a po prostu są to wszystkie takie rzeczy, które mamy, które są nasze życie, to nas dotyczy, no bo jemy co jemy, pijemy co pijemy, toksyny mamy wokół, nawet nie wiemy gdzie one są, leki bierzemy, antybiotyki też bierzemy i te jelita nasze cierpią, one się wtedy rozszczelniają i można wyobrazić sobie, że robią się w nich takie mikrodziureczki. I gdy my tam mamy pożywienie, przede wszystkim białko, to te białko ucieka przez te szczeliny i one wchodzi do naszego krwioobiegu. I zależy od tego, gdzie te białka się umieszczą. Gdy umieszczą się pod skórą, to mamy łuszczycę. Gdy umieszczą się pod kolanami, mamy reumatoidalne zapalenie stawów. A gdy zawędrują do płuc, to mamy astmę. I dlatego tak bardzo ważne jest uszczelnianie tych jelit. I co pięknie uszczelnia jelita? Właśnie kolostrum. Dlatego bardzo Wam też polecam go brać sobie właśnie na takie uszczelnianie jelit. Nawet gdy macie właśnie jakieś dziwne takie objawy zdrowotne, nie wiecie co się dzieje, dlaczego, to właśnie takie kolostrum może naprawdę Wam pomóc. Można go nawet brać profilaktycznie, bo one Wam nie zaszkodzi, więc naprawdę bardzo, bardzo Wam go polecam. Ale może jedziemy dalej, chociaż nie wiem, czy tu jeszcze coś mam. Nie, bo to już by było na tyle, bo tu mam jeszcze teraz drugi zestaw Adeku. Ale, przepraszam, jeszcze mam. Jeszcze mam coś. Jeszcze sobie zamówiłam jeden zestaw, probiotyki i anielski blask. Też go podaruję mojej przyjaciółce, bo one jest fajnie działa, w sumie one działa tak wieloaspektowo. One pięknie poprawia stan cery, pięknie wzmacnia włosy, pięknie wzmacnia też paznokcie, ale
Na pierwszym składzie, w tym anielskim blasku, jest kolagen, czyli on pięknie ujędrnia skórę, powoduje to, że ona się robi taka promienna, jasna, że jest taka elastyczna, a nie taka, taka, jakby to powiedzieć, taka szorstka, taka odwodniona. O, pięknie wpływa na stan cery, bo mamy tutaj takie składniki jak przede wszystkim kolagen. To na pewno wiecie o tym, że te wszystkie influencerki, które nagrywają filmiki, one zawsze są takie piękne i ładne i zawsze gdzieś w tle pojawia się u nich kolagen. Ja oglądam taką właśnie dziewczynę i ona od lat już mówi, że bierze właśnie kolagen i to właśnie dzięki temu ma taką piękną, ładną, promienną, napiętą buźkę. To mamy tutaj skrzyp polny, kwas hialuronowy, mamy tutaj biotynę, selen, rdest japoński i mamy tutaj też gotukolit. Są to takie składniki, takie zioła, które działają na organizm ogólnoustrojowo, więc podnoszą także odporność, wprowadzają taką harmonię w naszym układzie odpornościowym, bo wiecie na pewno to, że zioła mają to do tego, że one wpływają na cały nasz organizm i po prostu poprawiają procesy, które uległy zaburzeniu, także organizm doprowadzają do równowagi. I właśnie taki anielski blask sobie tak samo świetnie radzi, bo jest tu złożony kompleks ziół i w tym zestawie mam jeszcze probiotyki, więc to też jest taka podstawa. I bardzo Wam polecam także kupić ten zestaw w prezencie świątecznym do przyjaciółki, dla mamy, dla babci, ale nawet dla tej płci męskiej, bo też wiemy o tym, że mężczyźni mają problemy z cerą. Wiemy o tym, że czasami, gdy właśnie dziewczyny w takim młodszym wieku mają problemy z cerą, to potem nie chcą wychodzić z domu, nie chcą chodzić do szkoły, zakrywają się, ubierają się tak, żeby tych pryszczy nie było widać, strasznie się malują i to jest właśnie bardzo niefajne, a właśnie taki anielski blask może Wam pomóc. Oczywiście wiadomo, że do tego trzeba też dołączyć odpowiednią dietę, nawadnianie, enzymy trawienne, żeby one skracały te długie łańcuchy, które znajdują się w przewodzie pokarmowym. I to jest właśnie taka podstawa, więc tak jak Wam mówię, fajnie jest teraz właśnie w tym okresie świątecznym zrobić bliskim prezent z takich właśnie witamin. Wczoraj to w ogóle przeszliście ludzkie pojęcie, bo było naprawdę tyle zamówień wczorajszym dniu, więc wiem, że kupujecie dla tych swoich bliskich osób te witaminy, zioła. Myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby teraz zrobić taki prezent, bo idzie zima, dzieci w przedszkolu u mojego syna już bardzo chorują, mało dzieci chodzi, panują jakieś zapalenia zatok, jakieś katary, kaszle, no to wiadomo, ale fajnie jest właśnie się wzmacniać i teraz jest właśnie fajny taki moment, żeby właśnie sobie takie witaminy, te zestawy pokupić, żeby być zaopatrzonym na cały ten sezon. Polecam Wam bardzo wszystkie te nasze zioła, te herbatki na odporność. Myślę, że to naprawdę jest dobra okazja i tak jak Wam mówiłam, mamy na sklepie kilka zestawów w fajnych, naprawdę promocyjnych cenach, bo one są obniżone nawet ponad 60%, więc naprawdę się opłaca, ale już musimy po prostu skończyć z tą promocją, bo po prostu mamy już niedobory w naszych magazynach, a musimy mieć jeszcze co sprzedawać po świętach dla Was. Ale mamy już pozamawiane nowe dostawy, więc nie ma się o co martwić, ale tak jak Wam mówiłam, dajcie mi jeszcze znać, co byście chciały jeszcze przed samymi świętami w promocji, czy może coś na odrobaczanie, bo tak sobie właśnie pomyślałam, że może coś na odrobaczanie, na oczyszczanie tego organizmu, bo wiadomo, że w święta każdy będzie jadł wszystko, no nie oszukujmy się, nie będziemy jeść zdrowo, nie będziemy, będzie tam jednak się pojawiał ten gluten, ten nabiał, ten cukier, bo wiadomo, to są święta, będą ciasteczka, będą ciasta, będą pierogi, które są tłuste i będą też wpływały potem niekorzystnie na nasze jelita, dlatego właśnie Wam mówiłam o tym, żeby te probiotyki sobie kupić już na przyszłość, żeby tam jakichś bólów brzucha przypadkowo nie było. I dajcie mi znać, czy może byście chciały jakiś zestaw na oczyszczanie teraz jeszcze przed świętami sobie go kupić, żebyście miały w zapasie, bo myślę, że właśnie takiego zestawu nie ma, bo są kosmetyki, są witaminy, są kremy, serum, a właśnie takiego zestawu na stricte oczyszczanie, odrobaczanie nie mamy, a myślę, żeby się przydało, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co byście jeszcze chciały w przyszłym tygodniu w promocji i myślę, że coś się da zrobić, bo my już niestety kończymy z tymi promocjami, więc jeśli jeszcze nie masz, to naprawdę to jest ostatni moment, żeby sobie go kupić, bo po prostu zapasy się nam kończą i dajcie mi znać w komentarzu, co byście jeszcze chciały i my to
rozważymy i może coś już wprowadzimy nawet jutro. Dobra, to ja już uciekam. Fajnie było do Was porozmawiać i dajcie mi znać o tych zestawach, które byście chciały. Trzymajcie się i widzimy się w przyszłym tygodniu. Pa!